Teraz pojeździć można tylko na swoim rowerze, ale miasta powoli przygotowują się do uruchomienia wypożyczalni rowerów miejskich. W Katowicach sezon ruszy 1 kwietnia i potrwa krócej niż do tej pory. Do 31 sierpnia, tak na razie przewiduje ta umowa, oczywiście z możliwością aneksowania o kolejne miesiące, jeżeli w przypadku tego wdrożenia rowerów, tego metropolitalnego systemu rowerów miejskich byłyby jakieś opóźnienia i coś nie poszłoby zgodnie z planem. Zależy nam w Katowicach przede wszystkim na tym, aby mieszkańcy mogli korzystać z systemu rowerów miejskich. Metropolii zależy za to, żeby wszystkie gminy miały jeden system. Jednak zapowiadany od dawna metropolitalny rower wciąż jest tylko na etapie przetargu. Choć planowano, że na początku tego roku pierwsze jednoślady trafią na ulice miast metropolii. To jest bardzo duży przetarg. To jest jeden z największych tego typu systemów, jaki powstanie w Europie. Więc konkurencja jest duża i walka jest zacięta. Stąd ciągłe odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ostatnie miało miejsce wczoraj. Okazało się, że na miejscu firma, która zaprotestowała, ostatecznie wycofała się ze stawianych zarzutów. To ważny kontrakt dla dwóch firm biorących udział w przetargu, niemieckiej Nextbike i hiszpańskiej Citybike Global. System ma powstawać przez 5 lat. Mówimy tutaj o 7 tysiącach rowerów przynajmniej. Mówimy o prawie 1000 stacji rowerowych i ponad 4,5 tysiąca stojaków na rowery czwartej generacji. Takie rowery miał już w zeszłym roku Chorzów. Nie muszą one być przymocowane do stacji. Wystarczy zatwierdzić wypożyczenie, a blokada tylnego koła sama się schowa. Rowery są też wyposażone w system GPS, dzięki czemu łatwo je zlokalizować. Był tylko jeden problem. Roweru wypożyczonego w Chorzowie nie dało się zwrócić w innym mieście i na odwrót. Po wprowadzeniu metropolitalnego roweru takiego problemu nie będzie i ma być to system całoroczny. Może być za to inny problem, bo w pierwszym etapie realizacji, czyli po 5 miesiącach od momentu podpisania umowy, przewidziano mniej rowerów niż obecnie znajduje się m.in. w Katowicach. Różni wykonawcy składali odwołania, w tym również jedno odwołanie złożyli. My. Nam zależało na tym, żeby zapisy dokumentacji były precyzyjne i zależało też na tym, żeby ten pierwszy etap pozwolił odtworzyć te systemy rowerowe w tych miastach, w których już to dzisiaj funkcjonuje. Zamawiający postanowił na ostatniej prostej zmniejszyć najpierw liczbę rowerów, a później liczbę również stacji. Oznacza to, że na początku wdrażania nowego systemu rowerowego w miastach metropolii rowerów może być mniej. Na razie cały czas przekładany jest termin otwarcia ofert, więc nie jest wykluczone, że rowerzyści w tym roku nie skorzystają z rowerów z logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.